Witam serdecznie. Dziś jest 30 dzień listopada 2024, Ruda Śląska. Ten werset też mi daje do myślenia. Psalm 146. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc, gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Czyli nie wierzymy w tych, co pomarli, a nie są wpisani w Księdze Życia Baranka, czyli w Słowie Bożym, jak Abraham, Mojżesz, oni są, tak? Rahab, która była nierządnicą i uratowała całą rodzinę. Czyli trzeście się tych, co nie żyją, a nauczają, nauczali fałszywie, bo Jezus nasiał jako jeden prawdziwy nauczyciel, Mateusz 23:8. I my teraz mamy zbierać, bo on nauczał nie w sali królestwa, nie w kościele katolickim, nie w synagodze, bo był goniony, tak? Bo jaskinia zbójców tam była, bo handel, bo biznes. Dzisiaj to samo jest, bo kiedyś na pierwszym wieku było na narodzie milion Izraelitów, czyli żydostwo. Tam było 11 prawdziwych, ja na 6, 73, nie 12 was wybrałem, jeden z was jest diabeł. Czyli jak ktoś fałszywie oskarża ludzi i tak dalej i myśli, że służy Bogu, Jana 8 rozdział, jak faryzeusze, bo byli z linii rodowej Abrahama, ale nie służył Chrystusa, nie przyjęli jako Syna Bożego, który jest właśnie jako baranek na górze Syjon, objawienie 14 rozdział 4, 5 werset. I ci, co idą za barankiem, nie kłamią, bo mówią w cztery oczy z grubej rury, to Jezus jako doskonałe ciało złożył raz na zawsze i teraz wystarczy Hebrajczyków 13:8, że Jezus Chrystus wczoraj dziś ten sam na wieki i 15, że owoc warg, wychwalamy Go, że Jezus jest Królem nad Królami na Syjonie, w Słowie Bożym jest zbawienie na Syjonie, bo nie ma Go na Jasnej Górze w Ameryce, w Watykanie Go na pewno nie ma. I za Pana czytamy Jahwe, albo prawdziwy Bóg, albo Król nad Królami, tak? Bez Pana, bo wpisali wam Pana. Także mamy Króla na Syjonie, Psalm 2:6. Sprawiedliwość będzie na ziemi, nawracajcie świadków Jehowy, bo Jehowa wszystko zabrał Jezusowi, że Jezus jest Bogiem dla nas, bo diabeł tego świata, Bóg tego świata, 2 Koryntian 4:4 zaślepił najbardziej świadków Jehowy. Także wiemy, że Syn Boży przyszedł, dał nam rozum, ale ten Syn Boży się ożenił 2000 lat temu, był jako Syn Boży, jako Król Izraela. I ma żonę, i ma dzieci, Hebrajczyków 2:13, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg, tak? No i żonę ma, czyli Galacjan 4:26, Jeruzalem Górne jest naszą matką, czyli żoną. I ja mam przekazać też 1000 osobom, 22, najmniejszy rozmnoży się w 1000, a najmłodszy stanie się potężnym narodem. Czyli Jezus rodzi was z Jego czystej prawdy, Efezjan 4 rozdział, tak, od 20 do 30. Religie jak faryzeusze się nie sprawdziły. I teraz będzie narodzenie Jakuba 1:18 z prawdy na Syjonie, który Jezus jest objawiony w Słowie Bożym. On nie napisał tej książki Jezus Chrystus, ale na Syjonie, to jest wzgórze, gdzie na tym wzgórzu na Syjonie było Jerozolima, czyli i tam król Dawid był, tak? I teraz Chrystus jest największym królem, najmądrzejszym, jedynym sprawiedliwym. A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle od razu. Czyli rodzimy się z kłamstw, które mają religię, polityka telewizornia, bo cały świat leży w mocy złego, tak? Calutki. 1 Jana 5:19. Także nie miłujcie tego świata ani tych rzeczy. I kto ma czyste serce dla Chrystusa, Jego naśladowania, Jego prawdy, bo jedne kłamstwo mózgu, bo każda religia obiecuje wam po śmierci zbawienie, no bo narodzenie, tak, chrzty wodne, te to są fałszywe, bo Jezus nas chrzci duchem prawdy. Galacjan 3:2-3:14, 3:26-29, Dzieje Apostolskie 5:32 i 2 Koryntian 4:13, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, dlatego tutaj Jezus się rodzi w 15 wersecie, a każdy, kto umiera, idzie do prochu ziemi, także do nieba poszedł tylko Jezus, nikt więcej nie poszedł. Tam do nieba, ale przyszło królestwo. Chrystus jako król przyszedł. W prawdzie, czasie Jego miłości, naśladowaniu, jako król nad królami. Bez Jehowy, bez Allaha, bez Buddy, bez Trójcy Przenaświętczej, bez Pana Diabła. Bo panowanie, 2 Koryntian 1 rozdział 24, nie panujemy, tylko więcej szczęścia w dawaniu. Bo
ludzie sobie nagrabili, nagromadzili i teraz jak się nie nawrócą, to zostawią to. Judasz sobie odebrał życie, bo zdradził Jezusa. A nowe miasto Jeruzalem jest na ziemi. 21:2. Wstąpiło, ja jestem w nowym mieście Jeruzalem. Zapraszam przez moją bramę. Objawienie 21:12 jako anioł 1:12. I zapraszamy na wesele baranka. Z jego prawdy to są pewne słowa prawdziwe. Jana 10:16. Jeden pasterz, jedna owczarnia. Ja wykładam słowo Boże, nie chcę pieniędzy waszych, nie ma chrztów wodnych, nakładania rąk, nie ma. Żołnierz uwierzył, że nie jest godzien Jezus, wystarczy, że powie słowo i jego żołnierz będzie zdrowy. I tak się stało. I Mateusza 8, rozdział od 15 do 13. Synowie Królestwa, Świadkowie Jehowy, Adwentyści, Baptyści, opamiętajcie się, bo Jezus przyszedł, związał szatana, osądził i teraz będą judaszowe właśnie wyroki, jak nie uwierzycie w prawdę. Dzieje Apostolskie 9:5-25, jak Paweł uwierzył i został wybrany nie przez apostoła Piotra, tylko przez Jezusa. Dzieje Apostolskie 9:5. Jezus, czyli Emanuel, czyli Jahwe, skała. Budujcie na skalę, na prawdzie, na Chrystusie. Mateusz 10:7-24. Psalm 127. Jezus buduje doskonałe rodziny. Objawienie 5 rozdział 10-14. Objawienie 19 rozdział od 4-10. Jana 15 rozdział od 16-27. Jesteście wybrani, jak uwierzycie. Mateusz 24:31. Posyłam was jako aniołów, bo Jezus mnie wybrał. I Duch Prawdy Jana 14:17 mówi do was, bo Jezus żyje w uczniach swoich. Mateusz 23:8.